Witamy wszystkich. Witamy. Cześć, cześć. Cześć. Witamy. Drugi hangout historyczny, bo drugi. Trochę mnie nie widać, no to muszę się troszkę zbliżyć. O, tak. Dosiądziemy na... Dobra. Słuchajcie, dziennikarze już troszeczkę nam spasowali, więc mogłem zabrać niejednego Łukasza Piszczka, tak jak było wcześniej to zapowiedziane, tylko jeszcze mamy Grześka z nami. Cześć, witajcie wszyscy. Słuchajcie, my również Was serdecznie witamy. Witamy Mateusza, Bartka Kamionkę, Adama Tomaszewskiego, Krzysztofa Grzyba oraz chłopaków z klubu Resovia. Cześć chłopaki. Cześć, cześć. Słuchajcie, no to przejdziemy, ponieważ nas też czas nagli, mamy zaraz, tak, patrzymy do kamery, mamy też zaraz zdjęcia UEFA, także musimy zmykać do hotelu, ale na pewno chwilkę porozmawiamy. Prosimy o pierwsze pytanie, Krzysztofa Grzyba. Cześć Krzyśku. Witamy. Cześć. O, nie słyszymy Krzyśka. Problemy jakieś mamy, problemy. Cześć, to mi tak, jest, tak, super. Witam Was jeszcze raz serdecznie. Łukasz, mam pytanie do Ciebie. Jaka jest Twoja ulubiona forma relaksu przed meczem i po nim? Przed meczem na pewno słucham muzyki. Jakiej? No? No raczej taki szybkiej. DJ Armin Van Buuren. Po meczu przeważnie ze stresu nie mogę spać, dlatego czasami pogram w PlayStation albo poczytam ten. Pięknie, a to od razu, Krzyśku, wiesz co, od razu zapytamy Grześka, wiesz, bo to jest niespodzianka, bo macie, wszyscy wiem, że macie dla Łukasza pytania przygotowane, ale to od razu oboje będą odpowiadać, okej? Okej, jasne. Oczywiście tak, większość z nas lubi koncentrować, relaksować się przed meczem, słuchając muzyki i gdzieś na pewno w tym momencie dominuje słuchawka, ta dynamiczna muzyka, która ma oczywiście nas podnieść troszeczkę na duchu i przede wszystkim zmobilizować do walki. A tak jak Łukasz powiedział, po meczach rzadko zdarza się to, żebyśmy się kładli do łóżka, bo gdzieś tam ta adrenalina, te emocje cały czas w nas buzują i jest ciężko to uspokoić, więc po samym meczu jakoś nie ma zbytnio dużo czasu na sen. Czyli jest jumpy zabawa. Dobrze, dziękujemy Krzyśku. Witamy Was, Mateusz, Bartek. Chłopaki, cześć. Cześć. O, z tatą jesteście. Ale ekipa się. Moje pytanie skierowane do dwóch. Czy Wasze rodziny podzielają zainteresowanie piłką nożną? Czy rodziny? Na pewno tak. Żona moja, teraz wcześniej dziewczyna, wiedziała, na co się pisze, także była przygotowana na to, że mam często wyjazdy i raczej nie mam problemu z tym, albo ona nie ma problemu z tym, że gram w klubie. Na pewno tak, na pewno rodziny bardzo, bardzo nam kibicują i to jest najważniejsze, że gdzieś tam w tym świecie piłki cały czas próbują być w mniejszym lub większym stopniu razem z nami. Bardzo motywujące, bardzo pocieszające jest to, że nasze dzieci gdzieś tam widzą w nas ten autorytet i gdzieś tam próbują być takie jak my i na pewno to nas buduje. Dzięki. Ja mam pytanie skierowane do Łukasza Piszczka. Czy podoba Wam się hymn na Eurokopę? Będziemy śpiewać, tak? 3, 4, to Wy zaśpiewacie. No. Ja nie znam słów. Przypomnijcie, jak to tam leci. Jak to leci? Dawaj. Koko, wszyscy razem zaśpiewajmy naszym dopingiem. Tak, jest. Na pewno jest to bardzo rytmiczny kawałek, chociaż byłem bardzo zaskoczony, że ten kawałek wygrał. A ty, Grzechu? Nie no, oczywiście tak. Bardzo rytmiczny kawałek i gdzieś tam, tak jak było widać po was, uśmiechem na ustach śmiewaliście i bawiliście się chociaż przez ten moment, więc na pewno cała Polska na sam początek tak zareagowała na ten nóg. Fajnie. Dzięki chłopaki serdeczne za pytania i poprosimy, musimy dalej ruszać niestety. Adama poprosimy. Cześć, cześć, cześć. Witam Was, witam Panie Tomku, Panie Łukaszu, Panie Grzegorzu. Na początek chciałem szybko pogratulować Łukaszowi dubletu w Niemczech. To naprawdę super było Was oglądać i prosimy o więcej. Krzyśkowi także całkiem dobrego sezonu w Lechu.
No i moje pytanie jest takie około piłkarskie, bo wiem, że mieliście konferencję z dziennikarzami, więc tam mam trochę luzu. Czy poczyniliście w klubach może jakieś ciekawe zakłady z zagranicznymi kolegami, którzy również będą występować? Ja chodzi pytanie do Łukasza, chodzi mi oczywiście o Niemców, bo na Euro jeszcze chyba tylko Iwan Perisic, z tego co wiem, wystąpi. Znaczy no... Na pewno jeszcze nie poczynię żadnych zakładów. Jeżeli wyjdziemy z grupy i trafimy na reprezentację Niemiec, wtedy na pewno wymienię parę telefonów i jakieś tam zakłady, wydaje mi się, będą miały miejsce. A pan Grzegorz? Znaczy ja tylko z Artiomem Rudniewem przy okazji meczu, który się odbył przeciwko Łotwie oczywiście. Przed przyjazdem tutaj widzieliśmy, że dostał powołanie na ten mecz, no ale powiedzieliśmy z góry, na jakiej pozycji jest, no i okazało się, że miałem rację. Tak. No dobrze, w takim razie mogę jeszcze jedno pytanie szybciutko zadać? To prosimy szybciutko, bo nasz czas nagli tak. Bardzo. Chciałem jeszcze tylko zapytać, czy jesteście przesądni i może posiadacie jakieś drużynowe bądź osobiste rytuały, które stosujecie przed meczem, przed wybiegnięciem na murawy, może ktoś to zauważył przed. Przesądny może nie do końca, ale zawsze przed wejściem na boisko wykonuję znak krzyża i wierzę w to, że to mi pomoże. No sobie tak, gdzieś ten znak krzyża dla katolika jest ważny przede wszystkim w dużej mierze również dla nas, bo większość swojego życia spędzamy na boisku i chcemy gdzieś tam w każdym momencie żeby ten symbol był. Dziękuję bardzo. A jeśli chodzi o te zakłady, to może ja coś dorzucę, bo ja też na 2002 też jechałem na mistrzostwa pełen nadziei. I założyłem się. Pamiętam to doskonale. No fajnie, dzięki za rzeczy. I założyłem się niechcący z kolegą, wyjeżdżając ostatni dzień. Wyjeżdżając. Chyba strzeli bramek pewnie. No dzięki. Nie, czy wyjdziemy z grupy. I powiedziałem, że jeśli nie wyjdziemy z grupy, to przyjadę na pierwszy trening Feyenoordu, przyjadę w pomarańczowych włosach, jak było to. No i niestety musiałem przefarbować włosy, przynajmniej na ten jeden dzień. Tak, dziękuję za odpowiedź. Fajnie, no to teraz łączymy się, cześć. Łączymy się z klubem Warszawia. Cześć chłopaki. Cześć. Grupa. Co tam, macie jakieś pytania czy bez pytań dzisiaj? Czy tylko pomachamy coś? Mamy, no to dawać. To pierwszy trenerów, tak? Znaczy moim pierwszym trenerem był mój tata, Kazimierz. Dużo mu zawdzięczam i cieszę się, że to on właśnie był moim pierwszym trenerem. Na pewno gdzieś tam ten pierwszy trener cały czas jest w naszej głowie, bo to dzięki niemu zaczęliśmy i poczuliśmy się, że możemy grać w piłkę. Więc ja takiego miałem, nazywał się Dariusz, więc jak najbardziej do tego momentu go pamiętam, więc wy na pewno musicie też oglądać się do tyłu i spojrzeć na tych panów, którzy są za wami i na pewno gdzieś tam w głowie w późniejszym czasie na pewno będziecie ich odnajdywać. Ciociu babkę gra. No, jakieś są. To jest bardzo trudne pytanie. Może te sanki, co ciągniecie za sobą na plecach. No akurat w tym momencie cały czas bawimy się, że ciągamy sanki za sobą. Tam trenerzy przygotowania na te sanki wkładają różnego rodzaju obciążenia. I po prostu je ciągniemy za sobą i tylko czekamy na moment, aż ktoś jeszcze na nich usiądzie, żeby było ciężej. Jakieś pytania jeszcze dać? Ostatnie pytanie, chłopaki, bo musimy uciekać. Dajcie coś jeszcze. Troszkę głośniej. Właśnie troszkę głośniej, bo nie usłyszeliśmy do końca. Aha, że Robert chodzi do swoich pierwszych klubów, do pierwszego swojego klubu, tak? Przychodzi pooglądać? Tak, na pewno tak. Mamy takie wizyty i przede wszystkim... No tak, jak już zacząłem mówić, na pewno takie sytuacje mają miejsce i każdy z nas gdzieś tam w sercu ma ten pierwszy klub. Przeważnie jest to klub z miasta, z którego pochodzimy, więc na pewno przy każdej okazji, gdzie jesteśmy w rodzinnych stronach, zaglądamy do tego klubu, spotykamy ludzi, z którymi gdzieś tam mieliśmy wcześniej możliwość współpracy i przede wszystkim rozglądamy się, jak to wszystko wygląda na tę chwilę. Tak jak mówi Grzegorz, na pewno jeszcze ja miałem parę klubów, mam na swojej liście, dlatego też staram się odwiedzać w miarę możliwości te kluby, w których grałem.
Fajnie, dziękujemy chłopaki serdecznie. A co, wy też rozumiem w piłkę gracie, tak? Ile już lat? Rok? Dwa? Cztery. Cztery? Kiedy żeście zaczynali? To mieliście po 5 lat, tak? Po 6. A, no właśnie, tak. Dobrze, dobrze. To życzymy wam powodzenia. Dokładnie. Dzięki, dzięki, cześć. Dziękujemy bardzo. To było ostatnie pytanie, a ja oczywiście zapraszam jutro ponownie na spotkanie. Będzie znowu niespodzianka, także będzie kolejny zawodnik. Dziękujemy bardzo. Trzymajcie się. Dziękujemy. Cześć. Cześć.